Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Zasady planowania żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podstawowym celem odżywiania jest zaspokojenie potrzeb energetycznych ustroju związanych z całkowitą przemianą materii. Pod pojęciem całkowitej przemiany materii rozumie się sumę przemian energetycznych związanych z procesami życiowymi człowieka oraz codzienną aktywnością fizyczną. Składa się ona z dwóch zasadniczych elementów podstawowej przemiany materii ppm i ponadpodstawowej przemiany materii pppm. Podstawowa przemiana materii ppm obejmuje wszystkie wydatki energetyczne niezbędne do podtrzymania funkcji życiowych człowieka będącego w całkowitym spoczynku. Prace narządów wewnętrznych, oddychanie, przemiany metaboliczne, wytwarzanie krwinek, procesy wydalania, wydzielania i tym podobne. Wielkość podstawowej przemiany materii w ciągu doby jest różna: mają na nią wpływ płeć, wiek, masa ciała, wzrost i klimat. Wielkość ppm można określić eksperymentalnie lub teoretycznie. Eksperymentalnie mierzy się ilość ciepła wydzielanego przez człowieka, równocześnie bada się ilość zużytego tlenu i wytworzonego dwutlenku węgla i wody. Sposób teoretyczny polega na wyliczeniu ppm. Bierze się pod uwagę, że ppm u dorosłego zdrowego człowieka wynosi 42 tysięcy megażuli na kilogram na godzinę. Drugi sposób teoretycznego obliczenia ppm wynika z założenia, że istnieje zależność między ppm a powierzchnią skóry. Te wyniki są bliższe prawdzie niż odnoszące się do masy ciała. Pomiaru i obliczeń ppm można dokonywać różnymi metodami. Jedną z nich, uwzględniającą różnicę w przemianie materii związane z płcią, jest obliczanie PPM na podstawie opracowanych doświadczalnie wzorów Harrisa i Benedicta. Ponadpodstawowa przemiana materii PPPM to wydatki energetyczne ustroju ludzkiego poniesione na wykonywanie pracy, codziennych czynności niezawodowych i trawienie pokarmów. Im praca wymaga większego wysiłku fizycznego, tym ponadpodstawowa przemiana materii jest większa. Ponadpodstawowa przemiana materii to wydatek energetyczny związany z utrzymaniem stałej temperatury ciała, swoiście dynamicznym działaniem pożywienia SDDP, które określa wydatki energetyczne związane z przyswojeniem i wykorzystaniem zawartych w pożywieniu białek, tłuszczów i węglowodanów, stanowi około 10% ppm. Wykorzystaniem energii w wielu różnych codziennych czynnościach związanych z pracą zawodową i pozazawodową. Całkowita przemiana materii CPM stanowi sumę wydatków energetycznych człowieka. Całkowita przemiana materii określa, jaka powinna być wielkość dziennego zapotrzebowania energetycznego ustroju. CPM równa się ppm plus pppm. Do obliczenia całkowitej przemiany materii można posłużyć się kartą aktywności dziennej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.